Witam serdecznie, Grosik z tej strony. 3:18. Wyruszam na wykopki. Dzisiaj ponownie jadę na to samo pole po raz trzeci do miejscowości Bereżnica. Jestem już na miejscu, jest godzina 5, więc zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Zobaczymy, co dzisiaj fajnego jeszcze wykopię z tego pola. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się skończyć to wielkie pole. Dobra, ruszam. Pierwszy sygnał i wyszedł kawałek łuseczki. I pierwszy papiak dzisiaj. I trafiłem jakąś dużą zieloną monetkę. Słoneczko pojawia się za drzewami. Zobaczymy, co to za moneta. Może uda się rozszyfrować. A, to na pewno będzie PRL, bo jest orzełek bez korony. Nominał 10 zł. Fryderyk Chopin. Tak mi się wydaje. 20 metrów dalej i mam kolejną monetkę, ale jakaś leciutka jest. Więc stawiam na jakiś PRL i Amelinium. A może to nie moneta? Nie, nie moneta. Jakaś blaszka aluminiowa z numerkiem. 84. Może to numer jakiegoś pieska był. I mam łuseczkę. A tymczasem trafiłem taką oto łuseczkę. Jest następna łuseczka i tymczasem trafiłem guziczek. Zobaczymy, czy uszko jest. Ale niestety jest urwane. Widać, że ten guzik jest tutaj troszeczkę uszczerbiony. Ten orzełek ma koronę, czy nie? Nie jestem pewny. I znów mam kawałek ołowiu na ryby. I kolejny kawałek ołowiu. I mam kawałek, tak mi się wydaje, ołowiu. Z jakąś dziurką w środku. I mam kawałek ołowiu z jakimś otworem w środku. Nie mam pojęcia, co to mogło być.
i trafiłem jakiś guziczek. Zobaczymy, czy cały. No, niestety nic nie widać na tym guziku. Pewnie jakiś cywilny. Uszko chyba jest. Tak, uszko widać. Trafiłem coś ciekawego. Tak mi się wydaje, że to mogła być jakaś zapalniczka. Sztuka okopowa. Otwory widać. Tutaj. I trafiłem teraz guziczek. Tak mi się wydaje, że to polski guzik z orzełkiem w koronie. Takie to wszystko jest strasznie błotniste, ale w nocy dzisiaj padało strasznie. Dobra, najwyżej w domu go domyję, ale fajny guzik. Proszę bardzo. Od jakiegoś czasu nie ma fajnych sygnałów. Ale może jeszcze coś uda się znaleźć. Jakoś parno jest dzisiaj strasznie. Wczoraj tak lało, taka burza była, że nawet widać na polu, że wszystko jest ostro podlane. Nawet jak się kwanty wykopuje, to całe są zaklejone. Dobrze, że szczoteczkę mam. Sobie trochę to oczyszczam. Bo zazwyczaj to rękawiczkę się obcierało i dawało radę. O, jest jakiś sygnał. Ale nie spodziewam się rewelacji po tym sygnale. Jeszcze jest w ziemi. O, widać już kapsel. Albo je. O, jakaś tubka była. I mam monetkę. 1 złoty z PRL-u. Jest kolejna monetka. 1/2 kopiejki. Rok 1840. Znaleziona przez moich pomocników. Pierwsza ich moneta w życiu. Znalazłem kolejny guzik, ale niestety to jest jakiś współczesny. To są śmieci z mojego wypadu. Jak widzicie, sporo się tego uzbierało. Ale przynajmniej pole zostało posprzątane. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są efekty mojego wypadu. Po raz trzeci na to pole. I jeszcze udało się troszeczkę znaleźć tych fancików. Dobra, lecimy od góry. Jakieś 3 łuseczki karabinowe, ale widzicie, że to destrukty są. Ołowie na ryby. A ten ołów, tak mi się wydaje, że to jest od sieci rybackiej. Nie jestem przekonany w 100%, ale tak czuję właśnie, że to ten ołów właśnie od sieci rybackiej jest. Dobra, lecimy dalej. Monetki z PRL-u. Fryderyk Chopin. 10 zł. Co tam, złotóweczka z PRL-u. Guziczek, ale to taki współczesne dobranie, jeszcze materiał na tym guziku jest. Jeżeli chodzi o PRL, ten guzik z PRL-u bez orzełka w koronie z urwanym uszkiem i taki uszczerbiony. Blaszka z takim numerkiem, możliwe, że to był numerek, który tam jakiś piesek sobie miał przyczepiony
na pasku przy szyi. Guziczek taki bez żadnych oznaczeń, ale to mi się wydaje, że to będzie Rosja carska, czyli okres I wojny światowej. Dobra, lecimy dalej. Guziczek z drugiej RP z orzełkiem w koronie. Stan bardzo ładny, jak widać. Uszko jest, brak uszczerbień. No. Piękny guziczek, jak dla mnie przynajmniej. I teraz ta monetka. Stan nie jest za idealny tej monety, ale na pewno moich pomocników cieszy ta moneta. Jedna, druga kupiejki z 1840 roku, bo to jest ich pierwsza moneta, jaką znaleźli w życiu. Więc gratulacje dla nich. Jak ta moneta przejdzie przez WKZ, to zapewne wróci do nich z jakimś tam kwitkiem. Dobra, i lecimy dalej. Takie coś. Na początku myślałem, że to jakaś rurka jest coś, ale później okazało się, że to jest zapalniczka. Troszkę nad nią popracowałem. Jak widzicie, z drugiej strony tutaj jeszcze było chyba czerchadło i zostało oderwane, bo jest świeży taki ślad, ale nie było w okolicy innych sygnałów. Więc szkoda. Bo bym sobie skleił, kurczę, i byłaby kompletna zapalniczka. Ale udało mi się otworzyć tą zapalniczkę, trochę środków chemicznych i jest coś takiego. Pyk. I widać knot w środku. Proszę bardzo. To już kolejna zapalniczka, jaką znalazłem. O, ta jest fajna. O, każda inna akurat. Rzadko się zdarzają identyczne. Wiadomo, że ci żołnierze w okopach to robili, z czego popadło te zapalniczki, więc ciężko się spodziewać dwóch identycznych. I taki to był wypad. Pole zostało skończone, wyczyszczone, bo śmieci było dosyć sporo, ale to pole w środku miejscowości, to nie ma co się dziwić. I tyle. Ogólnie fantów trochę nastukałem z tego pola. W sumie fanty nie są złe, a nawet bardzo dobre, bo przecież ten orzeł z Pickelhauby też wyszedł na tym polu, więc jest super. Orzeł, ta zapalniczka, to już są takie dwa fanty, które mnie bardzo cieszą, a reszta też są dosyć zadowalające. Dobra, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oglądania moich filmów. Mówił do Was Grosik, cześć!